Hey, I'm gonna go on to you. Witam, witam Cię. Dzięki za możliwość bycia tutaj. Powiem, że tak patrząc na tę piękność, leczę się z nieśmiałości do kobiet, ale wiesz, dzisiaj nie wziąłem tabletek. Tak. U mnie w pracy, tam gdzie pracuję, jest to dowcip stulecia. Zwłaszcza jak tłumaczę ludziom w pracy, że mam doktorat ze sarkazmu, bo to jest prawda. Tak. Kto z Was wie, gdzie jest cukiernia na Stalowiślnej? Tam w Krakowie. Tam są takie lody i takie zajebiście długie kolejki. I ktoś kojarzy? Brawo! I przechodziłem tam ostatnio. Widzę taką zajebistą kolejkę. Mam wrodzoną nieśmiałość do kobiet. Nawet kiedy ją ciągnę za włosy do pokoju, twierdzę, że jestem nieśmiały. Widzę, jak wyszła dziewczyna z lodami i ona coś tam lila. I postanowiłem, że po prostu zagadam. Być może będzie kolejny kontakt na Messengerze, na telefonie, no nie? I po prostu co? Podchodzę. Dzień dobry. Dałabyś polizać? No wiesz, być może, ale ja nawet Cię nie znam, nawet nie wiem, jak masz na imię. Skojarzenia to przekleństwo, nie? Odnośnie restauracji. Kiedyś pracowałem na restauracji. Nie uwierzycie, u McDonalda. Wyobraźcie sobie podłogę z kostek zrobioną, tego nie? Przepiękna menedżerka z Kieleckiego. Ktoś tu jest z Kieleckiego? Brawo ty! I wyobraźcie sobie blond włosa, niebieskie oczka. Andrzejku, powiedz mi z takim zwróconym sarkazmem i draństwem, powiedz mi, czemu ta podłoga jest taka zajebiście brudna? Zobacz, tutaj są takie drobne, Andrzejku, ustroje, które widać gołym okiem. Wiesz, Agnieszko, podejdź. Chwyciłem ją za ramię, gapiąc się, że tak powiem, lekko dopięty w dzianko McDonaldowskie. Masz rację. Zobacz, Andrzejku, zobacz, Agnieszko, jak ona się na nas przygląda tymi swoimi małymi oczkami. Zobacz, Agnieszko, po czym zrobiłem tak. Zobacz, Agnieszko, już się nie przygląda. Andrzejku, mogłeś powiedzieć, że jest Ci gorzej, jak przyszłeś do pracy? Powiedziałabym Ci, idź do lekarza, zwolnij się wcześniej, tak? A nie musisz mi udowadniać, że jest Ci gorzej. Wszyscy wiedzą, co to są demotywatory, fel? Wiedzą. A złośliwość narodu polskiego? Jest taka historia, że kiedyś zobaczyłem łazik, ten taki marsjański, no nie, na zdjęciu. I taki komunikat, taki napis. Kiedyś na Marsie istniało życie. Być może. Wziąłem klawiaturę i napisałem. Być może na Marsie istniało życie, ale przylecieli tam Polacy. A jedyny prezent, jaki zabrali, nazywał się pierdol, ale dostali wszyscy. No i dobra, zostawiłem to w cholerę, zacząłem gotować obiad, coś tego, nie? Wracam, za 15 minut 30 polubień. Potem patrzę, 50 polubień. Czyli, okej, okazałem się znowu, że jestem sobą. Ktoś z Was wybiera się może na wakacje do Egiptu? Tam jest tam takie kurorty, tego, nie? Niedawno tam rekin, jakiś rok temu wpierdolił turystę. Nie powiem z jakiego kraju, bo wiemy skąd. Nie muszę Wam wyjaśnić, że jak zobaczycie rekina, takiego gdzieś tam w oceanie, o, na przykład ty, o, to rekin zrobi koło ciebie takie dwa kółeczka. Rekin ci się przygląda. Rekin zostawia ci czas, ażebyś się zdążyła zesrać ze strachu i nie musiał cię pożerać razem z gównem w dupie, tak? No wiesz, bon appetit, si? Cóż, to była porcja sarkazmu z mojej strony. Dzięki wszystkim, pokłony czaskam. Andrzej, brawo. To jest ciężkiego kalibru. Nie, Andrzej wygląda na takiego gościa, który jak idzie do mopsu, to ludzie się pytają, czy nie ma, czy...